Cześć moi kochani, witajcie na kanale Masz Chwilę Poczytaj. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, którą dostałam od wydawnictwa Znak Emotikon, Baletnice od Elisabeth Barfetti. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam to nazwisko, bo jest to francuska pisarka, dlatego ciężko mi stwierdzić, czy to na pewno tak się czyta, jak ja to zrobiłam. Baletnice, przyjaciółki i rywalki. Moi drodzy, jest to książka dla dzieci. Wydaje mi się, że wiek to około 7 lat w górę. Ale od czego zacznę? Zacznę od tego, jak ta okładka jest przepiękna. Moi drodzy, twarda oprawa, przepiękna grafika, która ukazuje nam wszystkich bohaterów, którzy są przedstawieni w tej uroczej historii. Bo jest to, moi drodzy, historia wartościowa. Chociaż z początku, jak zaczęłam czytać, wydawało mi się, nie, jejku, w ogóle nie tak jest to napisane, jak powinno być, nie takie przekazuje wartości. Ale potem ta końcówka, gdzie wszystko jest wytłumaczone, to właśnie daje bardzo dużo. Poznajemy w tej historii przyjaciółki, koleżanki ze szkoły baletowej, które wspólnie tam mieszkają. Jest to elitarna szkoła znajdująca się w Paryżu. A głównymi bohaterkami są Maja, Constance, Zoja, Sophie. To są te dziewczynki, które mamy tutaj na okładce. I dwóch chłopców, Bruno i Colin, chyba z tego, co dobrze pamiętam. I w szkole, w której dziewczynki się uczą i chłopcy, jest ogłoszony konkurs. I dwie dziewczyny, które najlepiej zaprezentują się i które wpadną w oko pani dyrektor, która jest odpowiedzialna jakby za wybór tancerek, będą mogły zatańczyć w operze francuskiej w balecie Bayadera. Chyba taki jest tytuł. No i oczywiście zaczyna się rywalizacja. Chociaż właśnie nie wydaje mi się, żeby w tej książce była ta rywalizacja jakoś bardzo pokazana, ponieważ dziewczynki są bardzo różne pod względem charakterologicznym. Mamy Zoję, która jest najmłodsza w tej szkole i jest bardzo roztrzypana, nie chce się jej wstawać, lubi długo pospać, ma zawsze świetne pomysły. Mamy Sophie, która jest ułożona, ona jest troszkę na drugim planie, ale jest taka bardzo ułożona, jest bardzo dobrą tancerką. Mamy Constance, która jest bardzo systematyczna, bardzo pracowita, stawia sobie bardzo wysoko poprzeczkę, cały czas ćwiczy, cały czas się na kimś wzoruje. I mamy Maję, czyli jakby główną bohaterkę tej książki, która jest bardzo empatyczna. Ona nie pozwala sobie na stawianie sobie poprzeczki, bo jej czas zajmuje to, żeby pomóc wszystkim innym dookoła. Swoim przyjaciółkom, przyjacielom, swojej opiekunce. I właśnie, kiedy czytałam tę książkę, mówiłam, nie powinniśmy pokazywać dziewczynkom, że takie mają być, że nie powinny się skupiać na sobie, nie wymagać od siebie, tylko cały czas powinny zajmować się kimś innym, żeby komuś innemu nie było przykro, żeby pomóc mu rozwiązywać jego problemy. I właśnie pod koniec tej książki bardzo fajnie autorka tutaj pokazała nam, jak inni nas wtedy odbierają, jak starają się inni nam pomóc, jak starają się odkryć w nas to, do czego my sami nie jesteśmy w stanie dążyć, nie jesteśmy w stanie dojść, bo wydaje nam się, że wszystko, co robimy dookoła, robimy dla innych i wtedy jest fajnie i jest dobrze i tak powinniśmy robić. Nie chcę tutaj zdradzać fabuły więcej, bo no, ta historia jest króciutka, ona ma tam 100-160 stron, ale jest bardzo wartościowa. I wydaje mi się, że właśnie dla takich dziewczynek, które w tej przyjaźni zaczynają się odnajdywać, zaczynają poznawać swoje pierwsze przyjaźnie zawierać, pojawia się rywalizacja, bo zaczyna się szkoła, zaczynają się różne wzloty i upadki. Bardzo fajnie pozwala to właśnie odkryć i pokazać im pewne wskazówki, jak powinno się to robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy, ale nie zrobić też krzywdy innym. Jak już mówiłam, okładka jest piękna, ale w środku są też... Ja Wam tu pokażę, może uda mi się znaleźć. O, piękne ilustracje. Na końcu tej książki możemy znaleźć, co też jest bardzo ciekawe, coś o szkole, w której dziewczynki się uczą. Mamy na przykład typowy tydzień ucznia pierwszego roku, troszkę o Bayaderze właśnie, czyli o tym balecie, w którym dziewczynki chcą zatańczyć. I jak tutaj znalazłam z tyłu na okładce, w przygotowaniu już jest drugi tom, który też z pewnością przeczytam.
Problemem, który też jest fajnie poruszony w tej książce, jest naśladownictwo i stawianie sobie zbyt dużych wymagań, może niekoniecznie dla siebie, ale też żeby pokazać innym, że możemy sobie, że chcemy być lepsi. Ten problem też jest poruszony i jedno zdanie, które mi bardzo zapadło w pamięć, które bardzo mi się spodobało i nawet sobie tutaj zaznaczyłam: bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci. Wydaje mi się, że to zdanie pokazuje właśnie dziewczynom, młodym kobietom, że warto być sobą, bo to zawsze daje nam najwięcej satysfakcji z tego, co robimy i pozwala się nam stać najlepszymi wersjami siebie, jakie tylko możemy. Oddawać się pasjom, oddawać się przyjaźniom. Także no, bardzo polecam tę książkę. Mam nadzieję, że będzie mi dane przeczytać drugi tom, ponieważ no po pierwsze, pięknie się prezentuje na półce, będę to powtarzać już nie wiem który raz, ale po prostu ten cudowny róż, ta wspaniała okładka i te złote, jak widzicie, to są złote, takie tłoczone napisy, no są przecudowne. Także będą się pięknie prezentować na półce i bardzo chętnie przeczytam ten drugi tom, który jest w przygotowaniu. Zaraz, jaki to jest tytuł? Prawie idealna. Taki jest tytuł drugiego tomu, wkrótce się pojawi. Jest to bestseller we Francji i wcale się nie dziwię, bo dla takich dziewczyn, które szukają swojej drogi w życiu, to jest bardzo ważna lektura. Dziękuję i widzimy się w następnym filmie.